tysiące balili mu, z nad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas wyrunął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij murom zęby krab, zerwij kajdany połam bat, a mury runą, runą, runą i pokrzepią stary świat. Wyrwij murom zęby krab, zerwij kajdany połam bat, a mury runą, runą, runą i pokrzepią stary świat. Witam wszystkich Państwa w dniu szczególnym, w dniu 30. rocznicy stanu wojennego. 13 grudnia jest szczególnym elementem w dziejach historii Polski. Tu pod sztandarem Solidarności 13 grudnia stanęli pracownicy zakładów azotowych, jak i związkowcy w obronie praw demokracji, godności i wolności człowieka. Płyta upamiętnia nie tylko tamten okres, ale również upamiętnia rok 56 Poznań. Upamiętnia również wydarzenia na Wybrzeżu, w Gdańsku w 70 roku, jak również wydarzenia z Radomia. 13 grudnia 1981 roku to jedna z najbardziej dramatycznych dat najnowszej historii Polski. Tego dnia na obszarze całego kraju władze komunistyczne przeprowadziły wojskowy zamach stanu, łamiąc ustanowione przez siebie prawo obowiązujące w ówczesnej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Stan wojenny, realizowany od północy z 12 na 13 grudnia, a ogłoszony 13 grudnia rano, wprowadzał w życie obywateli szereg daleko idących restrykcji. Zawieszono działalność wszystkich organizacji społecznych, w tym związków zawodowych. Wyłączono połączenia telefoniczne, wprowadzono godzinę policyjną, zakaz opuszczania miejsc zamieszkania oraz kontrolę telefonów i korespondencji. Faktycznie stan wojenny wymierzony był w niezależny samorządny związek zawodowy Solidarność. Powstały na mocy porozumień zawartych 31 sierpnia 1980 roku w Gdańsku. Po fali lipcowych i sierpniowych strajków w całym kraju 14 grudnia wybuchły strajki w zakładach, kopalniach, hutach, stoczniach i na kolei. W naszym zakładzie 14 grudnia o godzinie 6 rano proklamowany został strajk okupacyjny. Powołano komitet strajkowy. Głównymi punktami oporu strajkowego były sterownie amoniaku pierwszego i drugiego, kaprolaktamu, mocznika, zakładu mechanicznego oraz biura projektów. Wielu naszych kolegów i działaczy, którzy za odwagę, determinację i solidarność poniosło osobistą ofiarę, zostali aresztowani, internowani oraz zwolnieni z pracy. Największą ofiarę ponieśli górnicy kopalni Wujek. Zginęło tam 6 górników. Szczególną ofiarą stanu wojennego był ksiądz Jerzy Popiełuszko. Został bestialsko zamordowany przez władze komunistyczne. Cytuję, że wszystkie dyskusje, teorie i programy o państwie, prawie, rozwoju gospodarczym, społeczeństwie obywatelskim, informacyjnym i inne,
które nie uwzględniają stanu świadomości patriotycznej, edukacji podnoszącej jej poziom, pozostaną jedynie optymistyczną mitologią. Bez względu na to, czy będzie to opcja liberalna, konserwatywna czy rewolucyjna. Patriotyzm jest przyczynowym, logicznym i koniecznym elementem trwałego, zorganizowanego narodu w strukturę państwa. Matematycznie biorąc, naród, państwo, patriotyzm jest uwzględniany we wszystkich kalkulacjach politycznych, ponieważ najłatwiej wyzwala podmiotowość jednostkową i zbiorową. Jest również potężną siłą inspirującą do doskonalenia porządku politycznego, stosunków społecznych i więzi ludzkich, ale przede wszystkim do doskonalenia samego siebie. Sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść. Od początku istniała świadomość interwencji wojsk państw obcych, przede wszystkim ówczesnej Rosji Sowieckiej. I to było jakimś hamulcem w jakimś wybuchu większym przeciwko Jaruzelskiemu. Natomiast determinacja i walka o przywileje, które już w tym czasie chcieliśmy uzyskać, o wolność przede wszystkim, była tak wielka, że ludzie się zdecydowali na to, na co się zdecydowali. Natomiast jednostkowe przeżycia ludzi były no, bardzo silne. Wielu ludzi nie wytrzymywało, były zawały serca, jakieś tam kardiologiczne historie. Wielu ludzi psychicznie nie wytrzymywało, opuszczało strajk. Natomiast była dosyć liczna grupa, która wytrwała i trwała aż do momentu rozwiązania. I nawet wtedy, skoro pan o to pyta, to opuszczając te pomieszczenia, w których byliśmy, ja wyszedłem wraz z kolegami i pytałem, były przygotowane dwa szeregi ludzi z jednej strony i z drugiej zwrócone twarzami do siebie. I najpierw stały jednostki milicyjne, ORMO, ZOMO, a w drugim rzędzie wojsko. No i pytałem, czy jesteście żołnierzami polskimi. No, dowiedziałem się, że są Polakami. No i wymusiłem na tych, którzy organizowali ten strajk, żeby najpierw się żołnierze ustawili, jakby będziemy przechodzili, a za nimi dopiero milicja. Są sytuacje w życiu człowieka i kraju, kiedy trzeba wszystko postawić na jedną kartę. I to był taki moment. Oczywiście ja akurat miałem żonę, która mnie wspierała. Natomiast tu były telefony, były wizyty tych kobiet, rodzin, wyciąganie, mówienie, kłamanie, że to sam się stało, że choroby, że śmierci w rodzinie. I no, wiele ludzi nie wytrzymywali, ale była duża grupa ludzi, tych, których determinacja była tak wielka, że wytrwali do końca. No, tych ludzi, cudownych ludzi. To było całkiem, prawie w szczerym polu, można powiedzieć, bo myśmy na piechotę przenosili te ulotki wtedy. Tam nas dopadli, za Kazimierzem. A tam było miejsce takie już obstawione, że wiedzieli chyba, że my idziemy tamtędy. To były straszne chwile. Straszne dla Polaków, dla Polski. Straszne chwile. On po prostu brat brata, można powiedzieć, bił. Bił, katował, bez opamiętania. To jednak warto było. Niewątpliwie wprowadzenie stanu wojennego jest tym wydarzeniem, które daje nam poczucie takiego żalu i smutku. No, nie ma co ukrywać, że to odniosło jakby tragiczny skutek w wymiarze rodzinnym, ale również i w wymiarze indywidualnym. W 30. rocznicę tego dramatycznego i tragicznego wydarzenia, jakie miało miejsce w naszej historii.
historii naszego narodu. Chyba jedyny taki fakt, kiedy w historii tych ludzi zamieszkujących nad Wisłą i Odrą władza wydała wojnę własnemu narodowi. Natchniony i młody był i nie policzył dni. On dodawał pieśniom sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas wyrunął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Nie zginęła, kiedy my żyjemy. Zgoda obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączy się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączy się z narodem.